Tematem na reportaż może być wszystko pod jednym warunkiem, że jest ciekawe. Mówi się, że nie ma złych tematów, są tylko źli reporterzy. Tutaj w Gazecie Wyborczej, gdzie teraz jesteśmy, mieliśmy takiego redaktora, który twierdził, że dobry reporter upędzi bimber nawet z nogi od krzesła. To znaczy, że jeśli reporter ma te cechy, o których mówiłem wcześniej, że jeśli reporter ma też pewien dobry styl pisania, to nie ma dla niego tematów, których nie ma, które nie są tematami. No, ja myślę, że tematem jest rzeczywiście wszystko i jeśli znajdzie się w czymś coś, co jest zaskakujące dla mnie, to prawdopodobnie będzie też zaskakujące dla innych. Musi być w temacie pewien element zaskoczenia, pewien taki element nieoczywistości. I teraz tak, jesteście w jakimś miejscu, gdzie mówicie, no nie ma tematu, prawda? Małe miasto czy mała wieś, nie ma tematu. No właśnie, nie wierzę, żeby nie było tematu. Tam, gdzie jest człowiek, jest zawsze temat, tylko ten temat trzeba, kurczę, wydobyć. I myślę, że jeśli chcecie napisać o jakimś miejscu, a naprawdę nie macie tematu, to musicie zadać ludziom takie pytanie, które ten temat wyzwolą. I powiedzmy, są takie tematy, takie pytania uniwersalne. Na przykład jesteście w jakiejś wsi i chcecie zapytać ludzi o najtrudniejszy dzień ich życia. Żeby każdy powiedział, jaki był najtrudniejszy dzień w ich życiu i jak z tego wyszedł. Bo oczywiście reportaż musi dawać do myślenia, więc nie może to być tylko opis tego, że ktoś miał trudny dzień. Też musi nam dać do myślenia, musimy z tego jakieś krzepiące wnioski wyciągnąć. W związku z tym najtrudniejszy dzień w pana, w pani życiu i jak się udało z tego wyjść. I myślę, że to już jest temat. Tak jak powiedziałem, tam gdzie człowiek, tam jest temat. Ale każdy, kto się bierze za czytanie reportażu, reporterzy nas do tego przyzwyczaili, oczekuje, że w reportażu będzie pewne napięcie. Ja nie mówię, że tragedia od razu, że to musi być reportaż o śmierci, ale że będzie pewien rodzaj napięcia, który spowoduje, że i czytelnik będzie w pewnym napięciu, że w czytelniku się pewne emocje obudzą. W związku z tym nie wolno, bym powiedział, zaprzestawać w poszukiwaniu tematu. To znaczy, jeżeli nam 3 osoby opowiedziały o swoim najtrudniejszym dniu w życiu, ale z naszego punktu widzenia to nie był jeszcze taki najtrudniejszy dzień, jeszcze nie jest to dostatecznie ciekawe, szukajmy dalej. Ważną cechą jest, żeby nie zadowalać się pierwszymi odpowiedziami, jakie nam dają rozmówcy, czyli lepiej dłużej posiedzieć z tym rozmówcą, zadać mu czasami nawet 7 razy to samo pytanie o różnej porze. Za 6 razem już odpowie ciekawie, więc nie zadowalać się pierwszymi odpowiedziami i nie zadowalać się też pierwszymi rozmówcami. To znaczy, jeżeli przyjeżdżamy do jakiejś wsi, prawda, i chcemy coś pokazać, to nie znaczy, że pierwsze 3 napotkane osoby to muszą być już te właściwe. Czasami jest bardzo ważny casting w reportażu i no, mówię szczerze, i mamy 30 rozmówców, a z tych 30 wybieramy 3 najlepszych, ale to nie są ci 3 pierwsi. To jest dość istotne. Jeszcze proponuję zawsze zrobić taki test, czy jakiś temat jest dobrym tematem. Jeśli macie jakiś temat, zapytajcie 5 osób w różnym wieku. Najlepiej, żeby to nie była wasza mama, bo wasza mama to was kocha i zawsze powie, że to jest dobry temat. Żeby to było 5 osób w różnym wieku, którym opowiecie, o czym chcecie napisać. I zorientujcie się, czy ich to ciekawi, czy nie. Jeżeli 3 osoby na 5 odpowiedzą, że tak, to jest ciekawe, no to już można robić. Ale jak 3 na 5 odpowiedzą, że nie jest ciekawe, to zastanówcie się. Zastanówcie się, być może to jest dobry temat, ale musicie inaczej go przedstawić, inaczej go pokazać, bo jeszcze jest bardzo ważne ujęcie tematu. Rzeczy czasami banalne, ale pokazane z jakiejś nowej, nieoczekiwanej strony, no są tematem. Tutaj przed chwilą przechodziła pani, akurat kamera może tego nie nagrała, która powiedziała, że już szybciutko przechodzi. Ja jej powiedziałem na to, że to jest fajnie, bo tutaj ma być życie z tyłu, niech będzie życie. I pani odpowiedziała, to może lepiej nie moje. życie. I to jest właśnie to, co mówiłem o tym słuchu, że to tak trzeba zapisać. Nie wolno tego przekręcać, że pani powiedziała, a może ja nie będę przechodziła. Nie. Musicie być czuli na takie, to jest, naprawdę była fajna odpowiedź, to może lepiej nie moje. Nie moje życie. Pani woli, żeby tu inne życie się toczyło niż jej. Chcę wrócić jeszcze do tego, jak można temat pokazać z nieoczywistej strony. Taki typowy temat ostatnich 20 lat być może dotyczy waszych znajomych czy waszych rodzin: bezrobocie. No słuchajcie, jak słyszę temat, że ktoś chce znowu napisać o bezrobociu w małym miasteczku, to mi się robi niedobrze. Nie, żebym nie miał szacunku dla bezrobotnych i nie doceniał wagi tego problemu w Polsce, tylko chodzi o to, że to już jest temat tak zgrany, tak opisany ze wszystkich stron, tak banalny i tak oczywisty, że chyba się już nic nie da wycisnąć. Da się. Słuchajcie, jeszcze nikt nie zrobił jednej rzeczy. Pokazać życie bezrobotnych poprzez ich lodówki. Właśnie nie opisywać, że prawda, znaczy, trzeba dać informację oczywiście, że od ilu lat pani nie ma pracy, jak szuka tej pracy, ale tak naprawdę pokazać tylko poprzez lodówki. Dać się zaprosić albo wprosić się, bo czasami się trzeba wprosić, do 50 bezrobotnych i pokazać, co mają w lodówkach. To może być bardzo ciekawy obraz, będzie ciekawe ujęcie, temat od niebanalnej strony. Może się okazać, że na przykład lodówki połowy są pełne. No i to jest bardzo ciekawe, dlaczego te lodówki są pełne, jakim prawem są pełne, skoro ci ludzie są bezrobotni. A może się okazać, że powiedzą wam, że na przykład solidarność w tym miasteczku, czy więzy rodzinne w tym miasteczku są tak silne, że opowiedzą wam o każdym produkcie, od kogo go dostali. Na przykład to dostali od teściowej, to od synowej, to od zięcia, prawda? I to może być strasznie ciekawa opowieść, już cholera, nie tylko o tym bezrobociu, ale w ogóle o tym, o tej społeczności, jak ona sobie radzi. No chyba, że się okaże, że lodówki są puste. No ale to też jest ciekawe, bo zawsze można spytać, no to jak się pani udaje przeżyć? Proszę teraz powiedzieć, co pani je codziennie? Takiego reportażu jeszcze nie czytałem wam, powiem, chociaż o bezrobociu już mam tych tekstów, jak to się mówi, potąd.